39 linii autobusowych, które łączą powiaty. To nie w obrębie pomiędzy gminami, ale pomiędzy powiatami, a więc jest to, są to duże odległości. To jest 1500 km połączeń, Szanowni Państwo. To jeżeli powiemy o nowych połączeniach, bo takie w tym roku dołączyliśmy, to są 3 zupełnie nowe połączenia, to wszystko, Szanowni Państwo, daje nam obraz tego, co już udało się zrobić. Ale oprócz liczb, dla mnie ważne są słowa. Ważne są słowa z jednej strony podziękowania tych ludzi, do których udało się dotrzeć, bo to 256 miejscowości w województwie łódzkim zostaje jakby wytarte z tej białej plamy braku połączeń komunikacyjnych. Transformacja ustrojowa po 1989 roku wykluczyła wiele osób z dostępności do dóbr publicznych. Pojawiły się różnego rodzaju wykluczenia. Wykluczenia gospodarcze skutkujące bezrobociem, jak i wykluczenie komunikacyjne. Wiele mieszkańców mniejszych gmin, powiatów utraciło możliwość łatwego dojazdu do miejsc pracy, lekarza, szkoły czy do sklepu. Taka niesprawiedliwość i nierówność nie może być akceptowana, dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował program dofinansowań do przewozów autobusowych. W roku 2021 dofinansujemy 210 linii, które jeszcze kilka lat temu w ogóle nie istniały, na łączną kwotę 31 milionów złotych. Sprawimy, że mieszkańcy mniejszych miast i miejscowości będą mieli dostępność lekarza, szkoły czy pracy, będą mieli bliżej do stolicy województwa.